Hej, siemano ludzie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj otworzę produkty dla mojego Kubusia. Oczywiście bardzo dziękuję za tą przesyłkę, są tu naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Zauważyłem, że Kuba zaczął się naprawdę tym interesować, więc fajnie, że paczuszka przyszła, jest ona dosyć spora. A tak poza tym to zapraszam was też na mojego TikToka, nazywam się tam Sebek19801, Sebek pisane przez normalne K. Zresztą wstawię wam opis pod tym filmikiem. Także fajnie, jakbyście zaobserwowali mojego TikToka. Na razie jest nas tam 200 ponad osób. No, pomału się będę, mam nadzieję, tam rozwijał. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy do unboxingu tej paczki. Ja już ją otworzyłem, dlatego że Kuba już się nie mógł doczekać i musiałem po prostu mu pokazać chociaż jedną rzecz, która tu jest w środku, bo on jak zobaczył paczkę, to oczywiście zwariował. Dobra, słuchajcie. Otwieramy. Będą to produkty związane z Lego. Także zobaczymy. Ja jeszcze tak nie patrzyłem dokładnie, co jest w środku. O, tą jedną gazetkę już otworzyłem, bo Kuba strasznie lubi oglądać te gazetki. Ja mu oczywiście nie daję tych zabawek do zabawy, bo plus 6. Kuba jeszcze nie ma 6 lat, więc boję się, żeby czegoś nie zjadł, więc figurek mu nie daję. Ale interesują go karty. Lubi je oglądać, lubi oglądać gazetki, więc pierwszy numer tutaj Lego Ninjago. Dalej mamy tutaj Lego Jurassic World. Mamy jeden numer i powinien być jeszcze drugi. No dokładnie, mamy tutaj drugi. Zaraz na szybko sobie otworzymy. Lecimy dalej. Lego City. Mamy tutaj Lego City. Także nie myślcie sobie, że to jest dla mnie, że ja się tym bawię, tylko po prostu dla mojego Kubusia. Jak dorośnie, to wszystkie... Ja zacząłem... Mam taki jeden wielki karton, do którego składałem mu te wszystkie figurki. Kiedyś wam pokażę, ile się tego już nazbierało. Więc jak Kuba podrośnie, no to będzie miał tego bardzo, bardzo dużo. Tu jest kolejna gazetka Lego Star Wars. Oczywiście z figurką. Tu jest numer drugi. Także jeden będę otwierał, drugi Kuba dostanie później jak dorośnie. I tutaj słuchajcie, wysypało mi się album na naklejki. Kuba strasznie lubi naklejać naklejki, więc fajna akcja. Więc na którymś odcinku zrobimy sobie unboxing naklejek. Tutaj mamy 40 naklejek, w tym 8 holograficznych. Eco Blister, czyli taki blisterek właśnie z tej nowej serii. To jest seria już druga z naklejkami. Z kartami jest już 6. seria, o ile się nie mylę. No i tutaj mamy multipaka. Mamy multipaka i w multipaku jest też figurka, więc fajna akcja. Dalej zobaczmy, bo to jeszcze nie koniec. Dalej mamy multipaka z kartami, właśnie z kolekcją 6. Jedna z 3 niesamowitych kart XXL. Jest ona tutaj. I saszetki. I tu mamy drugiego multipaka. Tym razem tylko z małymi limitkami. I jeszcze został tutaj zestaw startowy. Zestaw startowy oczywiście z Lego Ninjago i będę właśnie robił dla Kubusia drugi jego album. Jeden album z Euro chyba 2020 mu już robię. Kiedyś nagrywałem taki odcinek. No i zrobię mu też z Lego Ninjago. On lubi takie obrazki oglądać, więc karty też strasznie lubi. Na szczęście już jest w takim już troszkę wieku, że już tego nie niszczy, tak jak był kiedyś taki dużo mniejszy, to on brał i po prostu gniótł. Teraz sobie ogląda, jest zadowolony, więc bardzo fajna akcja. Także multipaki, to wszystko na osobnym odcinku. Tu sobie otworzę teraz te gazetki i zobaczymy, co będzie w następnym numerze, na przykład Lego Ninjago. Może ja nie będę wam tu do końca spoilerował, co jest w gazecie, no bo sami pewnie wiecie, są komiksy, łamigłówki, zabawy i tak dalej. Mamy tutaj figurkę Cola, płetwonurek, fajny tutaj strój, płetwy, no wygląda naprawdę kozacko, tak, taką mamy tutaj figurkę. Mamy też kartę Zeina, karta limitowana,
oczywiście z tej najnowszej kolekcji z kartami. Mamy też saszetkę, którą sobie już otworzę, a czemu by nie? Jeden zestaw startowy już taki mam dla Kubusia, więc tam już zacząłem mu uzupełniać ten album. Karta specjalna tam już była, także będę mu robił cały album i mam nadzieję, że złożę cały. Jeżeli nie, mogę się z kimś z Was powymieniać, jeżeli oczywiście zbieracie te kolekcje. Tu mamy oczywiście pokazaną, jaka jest figurka. I zobaczmy tylko, co będzie w następnym numerze. W następnym numerze też będzie płetwo Nurek. Nurek J. A gazetka będzie 3 listopada. Dostaniemy też saszetkę z kartami, z naklejkami. Też będzie saszetka, więc fajnie. Tu mamy reklamę Star Warsów. No i tu fajną tą zabawkę. Turboczołg klonów. No to ładnie. No dobra, jak już tak, to przejdźmy. O, 57 aż klocków do złożenia. To bardziej dla mnie. Ja strasznie lubię Star Warsy w każdej postaci, nawet w Lego. Więc tą figurkę, więc ten pojazd sobie na pewno złożę. Gdzieś go tam sobie postawię, tak żeby Kuba mi nie zniszczył. Nie, no mówię, na razie Kuba się nie bawi takimi rzeczami, bo jest za mały. Zresztą te klocki są małe, on na razie się bawi takimi dużymi klockami. Tu mamy reklamę oczywiście Lego Ninjago. I zobaczmy, co będzie w następnym. Będziemy mieć pojazd. Pojazd do złożenia, a następny numer ukaże się 9 listopada. I tu mamy jeszcze Jurassic World, który sobie zaraz otworzymy. Ale jak już jesteśmy przy Jurassic World, no to otwieramy sobie to. I tu, moi drodzy, mamy kartę limitowaną T-Rexa z kolekcji właśnie Lego Jurassic World. Damy sobie ją, a niech będzie tutaj na górze. I tylko ta karta była i mamy też do złożenia tu aż 67 klocków. Mamy tutaj dinozaura do złożenia. No więc jak Kuba kiedyś podrośnie, dostanie to wszystko i będzie sobie składał. Tutaj również reklama Lego Ninjago, no bo teraz to jest na topie. Wyszedł nowy sezon z tego, co widziałem. No i tutaj mamy pokazane, jak złożyć tego naszego stworka, dinozaura. Komiksy, zabawy i tak dalej. W następnym numerze, który będzie 26 listopada, dostaniemy świetny kładzik. Będzie kładzik z ludzikiem. Także no fajna akcja i tutaj mamy Lego Ninjago seria druga, tu już naklejki. Możecie napisać w komentarzu, czy zbieracie. Z tego, co kiedyś pamiętam, wielu z Was lubi Lego Ninjago. No ja mówię, ja to tylko będę zbierał tylko i wyłącznie dla mojego synka, bo ja zbieram oczywiście karty z piłkarzami. I Lego City, tutaj mamy, gość wygląda jak Indiana Jones. Tu mamy jakiegoś skorpiona, ma lupę, jest też skrzynia ze skarbami, podejrzewam. I tutaj mieliśmy też limitkę właśnie do kolekcji Lego Jurassic World. Więc fajnie, już druga limitka z tej kolekcji. Nie wiem, czy będę to też zbierał. Zobaczymy, jak Kuba zareaguje. Lego City. Ja lubię Lego City. Kuba też. On strasznie właśnie lubi oglądać sobie te gazetki. Oprócz tego, że czytamy mu książki, to on też bardzo lubi sobie oglądać te wszystkie obrazki. Tu mamy oczywiście plakaty i zobaczmy, co będzie w kolejnym numerze. Będzie czadowa zabawka i będziemy mieli tutaj budowlańca plus sprzęt drogowy. Mamy tutaj jakąś młot pneumatyczny. Tutaj nie wiem, co to jest. Jakiś taki... No. A następny numer ukaże się 5 listopada. Zacznie się budowanie. Więc fajna akcja. Tu jeszcze mamy reklamę Lego Batman. Tą gazetkę też miałem i szczerze mówiąc zapomniałem ją nagrać. A tu mamy pingwina, minifigurkę. To jest ten numer już oczywiście w sprzedaży, jak widzicie.
No i tutaj mamy reklamy gazety Jurassic World. Także bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie produkty. Naprawdę strasznie się cieszę, bo jak już otworzę te naklejki, to później dam Kubusiowi i wspólnie ponaklejamy sobie. Bo jak mówię, on strasznie lubi teraz, jak jest coś kolorowe, jak się coś klei, wiecie, o co chodzi. Także naklejki dla niego jak najbardziej, więc będziemy sobie razem przyklejać. To było na tyle w tym odcinku. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za te wszystkie produkty. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!